Rok 2021 zapowiada się dobrze dla spółek gamingowych. Zaczyna się od debiutu spółki Huuuge. Zobaczymy, jak ten debiut się uda. Natomiast co do zasady, no, spółki gamingowe co jakiś czas publikują nowe gry. No i inwestorzy bardzo często mogą na tych debiutach zarobić, jeżeli te debiuty szczególnie są udane, bądź też inwestorzy mogą zarobić na oczekiwaniach, że te debiuty będą udane. W tym 2021 roku liczę, że spółka 11bit Studios zacznie mocniej mówić o swoich kolejnych projektach. Wycena spółki wydaje się, że nie jest bardzo wysoka i w przypadku sukcesów kolejnych projektów wydaje mi się, że tutaj jest duży potencjał do zarobienia. A musimy spojrzeć na historyczne portfolio spółki, że spółka miała wiele sukcesów. Czy to Frostpunk, czy to This War of Mine, no to były niewątpliwie sukcesy. I myślę, mam nadzieję przynajmniej, że spółka będzie kontynuowała tą dobrą passę. W przypadku spółki na przykład Ten Square Games, którzy pozyskali bardzo dużo graczy wskutek koronawirusa i tego, że te wydatki marketingowe, koszt pozyskania gracza był niższy, wydaje mi się, że to powinno mieć taki długookresowy wpływ na spółkę, no bo część tych graczy zostanie, zawsze jest jakaś retencja, kilka procent retencji z tej bazy pozyskanych graczy, powinno się przekładać pozytywnie na wyniki w tym roku, a dodatkowo rozwijają kolejny tytuł. Także może niedługo będzie to spółka już dwóch tytułów, a nie jednego, co też niewątpliwie zmniejsza takie ryzyko inwestycyjne. Jeżeli chodzi o mniejsze spółki, no tam dużo się dzieje, powiedziałbym. Na pewno część wycen tych mniejszych spółek jest bardzo wysoka po tym zeszłym roku. Na pewno napływ inwestorów indywidualnych sprawił, że ten sektor jest drogo wyceniony. Natomiast zawsze jest tak, że jak spółka odnosi sukces komercyjny, gra sprzedaje się powyżej oczekiwań, to nawet jak wycena się wydaje wcześniej, że jest wysoka, no to później kurs rośnie i tak naprawdę po fakcie nie wydaje się to drogo. Ja pamiętam, jak 11bit odnosił sukces This War of Mine, wtedy kurs urósł z kilkunastu złotych na około 70-80 i przy tych 40, 50, 60, jak to tak rosło, to myślałem, że to już się zaczyna robić drogo. Oczywiście wtedy też ciężko było to ocenić tak na bieżąco, na gorąco. No a kurs szybko urósł na kilkaset złotych, no i widać, że po czasie, po upłynięciu kilku lat, te kilkaset złotych wcale się nie wydaje jakimś wygórowanym poziomem, ale trzeba przyznać, że spółka w międzyczasie też miała drugi sukces związany z Frostpunkiem. Także podsumowując, myślę, że to będzie kolejny dobry rok dla gamingu, natomiast wyceny na rynku są generalnie rzecz biorąc wysokie. No i trzeba tutaj dość selektywnie podchodzić do inwestycji w akcje, bo można się rozczarować. Trzeba po prostu uważać, bo tak jak CD Projekt, tak jak mówię, jest wspaniałą spółką, ale jak ktoś kupił powyżej 400 zł, to mógł się rozczarować, przynajmniej w krótkim terminie. Tak jest dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku innych spółek. Trzeba ostrożnie podchodzić do inwestowania w tym sektorze, ale na pewno ktoś, kto ma dobre pomysły, ktoś, kto dobrze wybierze spółki, to zarobi.